Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, Rezerwat Przyrody. Boże Oko, rezerwat utworzony zarządzeniem MOSZNIL z dnia 25 lipca 1997. Powierzchnia 68,94 hektara. Położenie Nadleśnictwo Strzelce Opolskie. Leśnictwo Klucze, oddział chroniony, zachowane ze względów naukowych i dydaktycznych lasu świeżego z licznie występującymi ponad 100-letnimi bukami. W działostanie w warstwie runa występują rośliny rzadkie i chronione. Bluszcz pospolity, marzanka wonna, kopytnik pospolity. Ogółem występuje ponad 50 gatunków roślin naczyniowych. Na obszarze rezerwatu zabrania się niszczenia lub uszkodzenia drzew i innych roślin z zbioru wszystkich dzikorosnących roślin, owoców, nasion, grzybów, polowania, chwytania, zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich, wybierania jaj, wydobywania, usuwania, przemieszczenia skał i minerałów, niszczenia gleby, wysypywania, zakopywania, wylewania odpadów, nieczystości innego zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza, zakłócania ciszy, palenia ognisk, ruchu pojazdów. Nadleśnictwo Strzelce Opolskie. No i to tutaj jeszcze mamy. Widzimy taki krzyżyk, nie? Mamy jakąś uwagę. Grunty w zarządzie nadleśnictwa Strzelce obowiązuje całkowity zakaz umieszczania i zawieszania wszelkich obiektów i urządzeń bez zgody nadleśnictwa. Idziemy najpierw w kierunku wąwozu. Thank you.
tym wąwozie. I buczek wielki. Się nawet tu grzyby jakieś rosną. Ładnie ukształtowany system korzeniowy. Teraz zrobimy takie kółeczko, żeby pokazać, w jakim miejscu się znajdujemy. Trasa rowerowa. O, tam jest jakiś ciekawy obiekt. Podejdziemy pod niego. Tyle buków w jednym miejscu naraz. Nie zaliczyłem w swoim życiu, no. Piękny las bukowy. O, mamy tam w oddali widać pasznik dla zwierzyny leśnej.
skrzyżowanie traktów leśnego. No i zobaczymy, droga rowerowa, dokąd prowadzi stąd. Zimna Wódka, 4,9 km. Wapienniki, 1,8. Kapliczka Boże Oko, 0,3. I Czarnocin, 0,6 km. No to tam, skąd przyjdziemy. No i tutaj mamy krzyż. Ciekawego nie widzimy, więc zawrócimy. Teraz będziemy pokonywać wąwóz tą samą drogą, ale z górki. Też może być ciekawie. Mamy godzinę 16:05, słoneczko zachodzi. No i nie spotkaliśmy żadnej czworonożnej zwierzyny. No, ale macie Państwo taki relaksacyjny spacer wczesną jesienią w przepięknym lesie bukowym. Tutaj kupił błotnik rowerowy. Kolejny buciek, umocowanie w glebie potężne. Zobaczymy, pokażemy. Wielka.
śpiewek sobie tu rośnie.